Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu i ludzie, jakie my mamy zaległości życiowe, to po prostu nie wiem, czy kiedykolwiek było gorzej. Da się na pewno gorzej, bo to tylko są zaległości w obowiązkach, nic strasznego się nie dzieje. Dlatego humorystycznie mogę sobie o tym mówić, ale jest Armagedon, więc zobaczcie, jak wygląda nasze mieszkanie. Tu jest kącik zabaw, to pobędzie sobie tak jeszcze. W ogóle nawet nie mam myśli o tym, żeby to sprzątać do momentu, kiedy odkopiemy chatę na tyle, że będziemy ją odkurzali w ogóle. Gdzieś w jakichś przypadkowych miejscach, jak na przykład tam, są też kulki tu do tej betoniarki. No, jest po prostu wszystko wszędzie. Kącik jadalniany jest jako tako akceptowalny. Tu jakieś randomowe buty do biegania, które to są nowe buty do biegania, które wietrzyły się, bo mają brzydki zapach, taki dziwny zapach tekstylny. Wietrzyły się na balkonie. Zostały tu przełożone wczoraj przez mojego męża, ponieważ była burza. I tak zostały. Miał też iść biegać, no ale była burza. Tu z kolei jest robiony przeze mnie magazyn pod tytułem Do wyniesienia do piwnicy. I są tu już opróżnione torby, opróżniona lodówka, opróżnione pojemniki na narzędzia, w których musi sobie potem mój mąż zrobić porządek. Magazyn jakichś słodyczy, kocyków, butów do schowania do szafy, do butów, dekoracji do szafy z dekoracjami, garnitur po weselu, ludzie. Reszta dorosłej torby, reszta dzieciowej torby nierozpakowana. Po prostu jest koszmar. Także jak możecie zobaczyć, jest nieogar pełen, a wynika to głównie z tego, że mamy teraz czwartek. Jest wcześnie rano, jestem jeszcze przed pracą. I wróciliśmy z Polski w poniedziałek o 4 rano. Wiadomo, w drodze się nie śpi. No nawet mimo, że ja byłam pasażerem, to nie wiem, chyba jestem za stara, nie udaje mi się już spać w samochodzie w czasie jazdy, zwłaszcza z dzieckiem z tyłu, co chwilę sprawdzam, czy oddycha, czy głowa nie wisi. No, więc ja poszłam do pracy w poniedziałek, ponieważ nie mam już tyle urlopu, zużyłam 2 tygodnie na adaptację do żłobka i no nie mam urlopu, żeby sobie, przepraszam, muszę Was złapać inną ręką, żeby sobie odpoczywać po podróży. I tak codziennie daje mi się to we znaki coraz bardziej, a no też nie mam jak za bardzo zrobić tu postępów z tym sprzątaniem, rozpakowywaniem. Tylko tyle, co uschnę rano tuż przed pracą, te 10-20 minut i później wieczorami. Mogłabym trochę dłużej, chociaż to zależy. Bo jak zacznę łazić po pokojach, to też obudzę co niektórych i też nie będzie to fajne. No a wybieram troszeczkę odpocząć czasem wieczorem też. No więc jest jak jest. Misja jest taka, żeby do weekendu udało mi się odgruzować na tyle, żeby dało się chociaż ten dom odkurzyć, a później będziemy się martwili dalej. Jeszcze w sypialni mamy sortownię brudów, no tego już Wam nie będę pokazywała, mimo że normalizujemy tu normalne życie, ale no już bez przesady. Więc mam jeszcze 6 toreb z brudami i muszę zacząć robić prania. No. I tak jak mówię, czas jest trochę rano, trochę wieczorem, ewentualnie na home office w czasie lunchu, ale byłam mało na home office, odkąd wróciliśmy, a szczerze, jak mam wybór, to chyba poszłabym spać w obecnym stanie, a nie rozpakowywałabym dalej torby. Dobra, zamiast gadać do Was, powinnam zrobić jakiś mały postęp. I widzicie, to jest też kwestia wyborów. Może się okazuje zaraz, że będzie prawdziwym powiedzenie, które tak wszystkich denerwuje, że wszystko jest kwestią organizacji. No ale nie, nie wszystko, ale no zdecydowanie mogłabym dokonać innych wyborów, zamiast gadać do Was, sprzątać. Zamiast odpocząć wieczorem, sprzątać. Ale tak czy siak, no dzielna jestem. Nie mam sobie za złe i myślę, że jako tako się z tym ogarnianiem uporam. Dobra, zabieram się za robotę. Do zobaczenia później. To jest chyba pierwszy obiad, który robię i pokazałam Wam go w relacji na Instagramie, a miał być ten Instagram na temat jedzenia, a więcej było treści wakacyjnych niż jedzenia. Na razie, ale to się kiedyś, mam nadzieję, zmieni. W każdym razie robię, to trochę za dużo powiedziane na temat tego obiadu. Jesteśmy w totalnej rozsypce.
nie tylko jeżeli chodzi o bałagan w domu, ale również jeżeli chodzi o moje pomysły na obiady, bo co prawda jest jedzenie nawiezione z Polski, ale to nie jest jedzenie do robienia kompletnych posiłków od A do Z, takich fajnych, domowych, przemyślanych i zaplanowanych na X dni, tylko takie, wiecie, to z doskoku jest, muszę iść na zakupy, a nie mam kiedy. I znalazłam w zamrażalniku takie wegańskie paluszki rybne, które kiedyś miałam gratis z Lidl Plus i właśnie takie zjemy, z fasolką przywiezioną z Polski, którą już zdecydowanie trzeba było zużyć, bo jest czwartek, a kupowałam ją w sobotę, i kapusta kiszona również przywieziona z Polski. Ja się głupia ekscytowałam, że będzie nowy pałąk do zamiaru kulkasa, a to kolejny kwiat, już drugi w mojej karierze, one są dosyć brzydkie. I nie wiem, po co one istnieją, szczerze mówiąc. Wolałabym kolejnego pałączka, no ale cóż, no, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Za to monstera trochę powypuszczała, bo tu wyszedł i już się rozwinął jeden w czasie naszej nieobecności. Tutaj wychodzi. Więcej nie przyłapałam, ale monstera ma się całkiem nieźle. Generalnie te kwiaty stoją właśnie tak, jak widzicie, a nie taki był zamysł. Kulka od betoniarki. A nie, to jest kulka od takiego młotka do wrzucania kulek, to jest kulka od betoniarki. Jeszcze gdzieś w salonie są przypadkowe kulki w różnych miejscach. W każdym razie przestawiliśmy wszystkie kwiaty tu przed roczkiem, żeby właśnie dzieci żadne nie wpadały na pomysł, żeby, wiecie, po nie sięgać, zjadać, przewracać i tak dalej. No i przez jakiś czas tutaj po prostu będą, bo ten kąt jednak telewizorowy, sprzętowy jest od dziecka odseparowany, może nie jakimiś barierami mechanicznymi, ale nadzorem rodzicielskim. I jeżeli da się to jakoś opanować i upilnować, to tak zostanie, a jeżeli się nie da, to pójdą wszystkie kwiaty do biura i będą zamknięte na klucz. No trudno, nie będziemy ryzykowali. Wybrałam się w końcu po zakupy uzupełniające, byłam w Aldi i pokażę Wam szybko, co kupiłam. I pokażę Wam też, ile te rzeczy kosztowały, bo interesuje Was ten temat, a teraz w dobie inflacji to już w ogóle podwójnie interesuje Was ten temat. Także zaczynamy. Kalarepy kosztowały 89 rapenów. Serek do smarowania kosztował franka 45. Tutaj mam pomidory, które kosztują 2,49 za kilogram. Ja zapłaciłam za te pomidory 2,30. Tutaj mamy jajka, to są jajka takie z droższych jajek i za nie zapłaciłam chyba coś około 3 franków. Czekajcie, może znajdę. Jest. 3,29 kosztowały jajka. Dalej mam banany. Banany kosztują franka 39 za kilogram. Wziąłam jednego dojrzałego i dwa takie na później i za te banany zapłaciłam 73 rapeny. Dalej papryka, frank 49 za tę paczkę. Kolejna rzecz to jest chleb, który kosztował 2,79. Sałata kosztowała franka 50. Tutaj mam antyperspirant, który kosztował chyba 3 franki. 2,49. Dalej mam mleko kokosowe, frank 89, fasola taka biała, frank 99 i kukurydza w puszce, która kosztowała 69 rapenów. I za piątaka kupiłam sobie jeszcze taki organizer, który przyda się w takie długie trasy, jak na przykład do Polski, żeby montować, wiecie, te różne dzieciowe i nie tylko dzieciowe sprawy, ale wszystko się wala w jakichś plecakach, gdzieś tam mi pod nogi wpada i stwierdziłam, że to będzie dobre rozwiązanie, żeby takie coś zamontować dodatkowo do tej tradycyjnej kieszeni samochodowej. Robimy dzisiaj obiad, który ja osobiście uwielbiam. Może nie jest to obiad bardzo kojarzący się z upałami, które teraz mamy, ale mniejsza z tym, bo mam wszystkie składniki, jest prosty do zrobienia i go zrobię. I będzie to fasolka po bretońsku. Mam kiełbasę taką, się nazywa chyba krucha z kija, kawałek mi został. Do tego dodam dwie myśliwskie i mam dwie puszki fasoli takiej dużej białej i jedną podwójną puszkę fasolki takiej drobnej. Ja lubię, jak w fasolce po bretońsku są różne struktury. Gdybym miała wybierać, to ogólnie najbardziej lubię dużą fasolę, ale lubię, jak właśnie są różne. Pasata pomidorowa i do tego będą przyprawy. Będzie liść laurowy, ziele angielskie, jałowiec, sól, czomber, estragon. Jeszcze nie wiem, czy dodam chili, czy dodam pieprzu, zastanowię się.
A jeżeli chodzi o posiłek dzidziowy, to myślę, że tutaj trochę z tego wejdzie, bo fasola jest smaczna według naszego dziecka. Ale gdyby nie, to mam jeszcze z Polski zawekowane klopsiki robione przez ciocię w sosie pomidorowym wołowe. One są pięknie zawekowane, zassane i myślę, że tak czy siak je otworzę po prostu, zagotuję je dzisiaj, bo jednak wiecie, no były z nami w samochodzie 10 godzin w lodówce, bo w lodówce, ale to nie jest taka lodówka jak normalna domowa. Ja je zagotuję i połowę tego zamrożę na następny jakiś posiłek, a połowa będzie na dziś i na jutro lub na dziś lub jutro. O tak. No i przysmażyłam te kiełbasy, dodałam cebulkę, paprykę wędzoną, czomber, estragon, pieprz. O, zapomniałam o liściu laurowym i innych takich, zaraz je dodam. Dodam przepłukaną fasolę, troszeczkę wody, bo tu już widzicie, o, zaczyna przybierać. Pogotuję to tak z 5-10 minut, dodam pasatę i dalej pogotuję z 10 i będzie gotowe. No i sobie jeszcze chwilę popyrga i gotowe. Mogłaby być może mniej rzadka, ale co tam, będzie w czym chlebek maczać. Jestem absolutnie zachwycona moimi liliami i zachwycona jestem też tym, że czekały na nas i zaczęły kwitnąć w dzień naszego powrotu. Jedyne co mnie troszeczkę może nie niepokoi, tylko czego żałuję, to, że szybko przekwitają i co chwilę muszę podnosić takie właśnie koleżanki z podłogi. Co będę musiała jeszcze zrobić w tym roku, to jesienią późną przeorganizować te cebulki, czyli wsadzić lilię na dno, a żonkile na wierzch, ale tym będę się martwiła późną jesienią. Nasz kącik z zielskiem też ma się świetnie, mniej świetnie mają się goździki, które muszę zdecydowanie poprzycinać i zaraz to uczynię. Tutaj też coś się zadziało. Ogarniemy, ale ogółem jestem zadowolona z moich wyborów balkonowych, jeżeli chodzi o to lato. W poprzednie lato ze względu na poród nie było w zasadzie nic tutaj ogarnięte, tylko to, co było wieloletnie, czyli lubczyk, mięty, no część tych ziół i jedne goździki były. Nie pamiętam, czy jedne, czy dwa, ale takie wiecie, wszystko po prostu w trybie ledwo dyszcze, nienawożone, bluszcza wtedy też zmarniał, a teraz jestem zadowolona. Dalej jest to wersja bardzo minimalistyczna, wersja matka, ale wszystko się jakoś tam trzyma kupy. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, to będzie już wszystko w tym vlogu i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!